Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mamy dzisiaj poniedziałek, 12 dzień sierpnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Za nami najbardziej zmienny tydzień w 2024 roku na rynkach. W poniedziałek rozpoczęło się od gigantycznej wyprzedaży na światowych rynkach. Liderem spadków był japoński indeks Nikkei, który tracił ponad 12%. WIG20 szeroka, polska giełda również wpisywała się w trend spadkowy, chociaż nie tak duży, jak miało to miejsce na rynkach światowych w poniedziałek, ale natomiast w ciągu kolejnych kilku dni, kiedy rynki światowe nadrabiały zaległości z poniedziałku, WIG20 już tak niekoniecznie. I w piątek początek wzrostowy dla indeksu polskich blue chipów, ostatecznie jednak sesja zakończona na minusie, podobnie zresztą jak szeroki indeks WIG. W ciągu tygodnia WIG20 stracił ponad 5%. W piątek dobrze radziły sobie banki, w tym PKO BP, który zyskał ponad 2%. CD Projekt, który dobrze się spisuje w ciągu kilku ostatnich sesji. Najsłabszy wśród tych dużych spółek było Dino, spadło 3%, a po wynikach Arctic Paper w piątek stracił ponad 11%. Na Wall Street w piątek przeważały delikatne wzrosty. S&P i Nasdaq zyskały 0,5%, Dow Jones 0,1% na plusie, a indeks małych spółek Russell 2000 stracił około 0,2%. Za nami już praktycznie sezon wyników na Wall Street, dobiega powoli końca. Przed nami decyzje Fedu i informacje. Czekamy na wrześniowe posiedzenie Fedu i chyba już raczej przesądzone, że dojdzie do obniżki stóp procentowych w obecnych warunkach makroekonomicznych. Pytanie bardziej, czy mówimy o wielkości 25 punktów bazowych czy 50 punktów bazowych, jeżeli mamy na myśli obniżki stóp procentowych. Czy może jednak Fed kompletnie zaskoczy rynek i zdecyduje się na utrzymanie stóp procentowych? To wszystko przed nami. Wiele ciekawych tygodni. Analitycy prognozują, że najbliższe tygodnie też mogą obfitować w zwiększoną zmienność, a początek bieżącego tygodnia przynosi wzrost, jeżeli chodzi na przykład o indeksy WIG20. Zobaczymy, czy utrzyma się to do końca sesji. Na polskiej giełdzie dzieje się sporo, bowiem po zamknięciu piątkowej sesji Orlen podał szacunkowe wyniki, szacunkowe dane za drugi kwartał 2024 roku. EBITDA uwzględniająca odpisy aktualizujące wartość majątku wyniesie około 4,5 miliarda złotych. Bez tych odpisów byłoby to 5 miliardów złotych. EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizujących ma wynieść delikatnie powyżej 5 miliardów złotych, a konsensus Business Pub zakładał 3 miliardy 230 milionów złotych, a więc ta EBITDA LIFO wypada znacznie lepiej od oczekiwań rynkowych. Jeżeli dodatkowo jeszcze wyeliminujemy wpływ regulacji dotyczących przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, to wynik EBITDA wyniósłby ponad 11 miliardów złotych. Spółka informuje, że są to dane szacunkowe, trwają prace nad raportem, który ukaże się 21 sierpnia. Prezes Orlenu poinformował, że mimo presji otoczenia makroekonomicznego, grupa wypracowała zysk operacyjny na bardzo zadowalającym poziomie. Nie sprzyjało otoczenie makroekonomiczne, między innymi niższe marże rafineryjne, niższy dyferencjał czy też niższe ceny energii oraz gazu. Komentarz techniczny autorstwa Piotra Najtka do Orlenu zachęcam do zapoznania się. A pozostając jeszcze na moment przy spółce, były prezes Daniel Obajtek skomentował wzrost kosztów inwestycji kompleksu Olefiny 3. Wpływ na ten wzrost miała wojna na Ukrainie, pandemia czy czynniki makroekonomiczne. Daniel Obajtek podkreśla, że do rewizji kosztów inwestycji dochodziło na całym świecie. Obecny prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zaznaczał, że spółka analizuje inwestycje w kompleks Olefiny 3, podkreśla, że wartość inwestycji wzrosła z 8 miliardów do 25 miliardów, czyli ponad 3-krotnie. Zobaczymy, co przyniosą analizy obecnego zarządu Orlenu. Tauron analizuje, że będzie musiał obniżyć ich wynik EBIT, czyli zysk operacyjny odpisy, o ponad 1,6 miliarda złotych w pierwszej połowie 2024 roku. Niecałe 1,5 miliarda złotych dotyczy segmentu wytwarzanie, 138 milionów złotych segmentu ciepła. Prezentowane dane mają wynik szacunkowy, a ujęcie odpisów pozostaje bez wpływu na wynik EBITDA grupy. PGE
ESG i powrót do tematu wydzielenia aktywów węglowych. Prezes informuje, że w spółce trwają prace nad wydzieleniem ze struktur aktywów węglowych. Dotyczy to m.in. kopalni i elektrowni w Bełchatowie. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jest największy w kraju producent węgla brunatnego oraz wytwórca energii elektrycznej. Podmiot ten pokrywa ponad 30% zapotrzebowania na energię w Polsce. I według założeń prezesa, według założeń spółki do końca przyszłego roku powinno dojść do wydzielenia aktywów węglowych, które staną się własnością Skarbu Państwa. Temat powraca. Kolejny raz zobaczymy, co z tego wyniknie. I na koniec jeszcze wywiad z zarządem grupy AB, która jest zadowolona z pierwszego półrocza bieżącego roku. Spodziewa się wzrostu popytu na sprzęt IT. To jest m.in. efekt postępującej cyfryzacji, a także przetargów związanych z wykorzystaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Grupa działa na rynkach w Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze centralnej i wschodniej Europy, który ma duży potencjał wzrostu według zarządu. W zeszłym tygodniu AB też uchwalił program motywacyjny, program skupu akcji do 100 milionów złotych i ten buyback ma być bez wpływu na wypłatę ewentualnej dywidendy. AB też przygląda się potencjalnym akwizycjom, ale na chwilę obecną niewiele na ten temat wiemy. I to tyle, jeżeli chodzi o komentarz ze spółek. Dziękuję za uwagę. Prośba o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie w giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.